Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj filmik o prawdziwym wojowniku. A dlaczego wojowniku? O tym przekonacie się już za chwilę. Dziś opowiemy o Konradzie Forencu. Zaczynajmy! Konrad Forenc urodził się 17 lipca 1992 roku w Oławie. Od małego był wojownikiem. Gdy miał 6 lat, zmarła jego mama, a on dowiedział się o tym od kolegi z przedszkola. Później jego ojciec ożenił się ponownie. W wieku 14 lat Konrad rozpoczął piłkarskie treningi w miejscowym MKS-ie Oława. Zaczynał jako napastnik, jednak gdy bramkarz drużyny doznał kontuzji, Konrad zmienił pozycję. Szło mu bardzo dobrze, prawie w ogóle nie tracił bramek. Gdy grał w zespole juniorskim, otrzymał niezwykły prezent – rękawice bramkarskie Jakuba Szmatuły. Jednak jego idolem w tamtym czasie był Artur Boruc. W 2008 roku rozpoczął seniorską karierę w Oławie. Po roku i 9 występach w klubie został zauważony przez Zagłębie Lubin. W 2009 roku przeszedł właśnie do tego klubu. W międzyczasie otrzymał powołanie do reprezentacji do lat 19, w której zagrał 3 razy. W sezonie 2012-2013 występował na wypożyczeniu w Kolejarzu Stróże. Zagrał tam w 13 meczach. Rundę jesienną kolejnego sezonu spędził we Flocie Świnoujście. Wiosną 2014 roku 15 razy zagrał w barwach Kalisji Kalisz. Po tych wypożyczeniach w końcu udało mu się wywalczyć miejsce w bramce Zagłębia. Jednak w listopadzie 2015 roku dostał czerwoną kartkę, która na dłuższy czas wykluczyła go z gry. Konrad jednak się nie poddawał i nadal walczył o miejsce w składzie. Pomagała mu przy tym muzyka, zwłaszcza rap. Lewonożny bramkarz najbardziej lubi utwory Palucha i Kękę. W okolicach Świąt Wielkanocnych w 2018 roku rozpoczęła się kolejna walka piłkarza z życiem. Konrad miał wtedy atak wyrostka robaczkowego. Choroba na dłuższy czas wykluczyła go z treningów. W swoje urodziny przeszedł operację, która na szczęście się udała. W międzyczasie ożenił się z Karoliną, którą zna od gimnazjum. Po długich miesiącach walki wrócił do gry w meczu z Lechem Poznań. Udało mu się utrzymać miejsce w pierwszym składzie. Wygrał kolejną walkę. Konrad bardzo lubi boks i MMA. W wolnym czasie także pływa. Ma młodszego brata. Obecnie jego piłkarską inspiracją jest Manuel Neuer. Konrad ma także wiele tatuaży, a jeden z nich symbolizuje polinezyjskiego wojownika. A czy według Was, znając już teraz całą historię Konrada, można stwierdzić, że jest on jednym z największych walczaków w polskiej lidze? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie filmik znajomym. Pamiętajcie, zostańcie w domu i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia niedługo. Cześć, Fiona!